Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na test nowości marki Affect i wyszła ostatnio, słuchajcie, kolekcja, która nazywa się Ideal Blur. I mamy tutaj w składzie tej kolekcji podkład, korektor oraz puder, a także gąbeczkę, także zobaczymy, jak one się u mnie sprawdzą. I przy okazji zamierzam też przetestować paletkę z Affectu Lunar Spell, także zobaczymy, jak te wszystkie cacuszka się u mnie sprawdzą. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, no to koniecznie ze mną zostańcie, zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznijmy w takim razie od makijażu oczu, a mianowicie od paletki Lunar Spell. I powiem Wam, że patrząc na tę paletę, no mam mocno mieszane uczucia, bo moim zdaniem design tej palety, w ogóle kolorystyka i tak dalej, to są takie lata 90. Naprawdę mam wrażenie, że tak jakby moja mama mi na przykład pokazała mi taką paletkę i powiedziała: o, takie paletki używam w latach 90. Ja bym to jakby wzięła na klatę 100% i uwierzyła w to od razu. Także jakby, no tutaj jeżeli chodzi o samą, można powiedzieć, kolorystykę i grafikę, to jakby totalnie nie w moim guście. Ale tak, ja zapłaciłam za tę paletkę 104 zł w promocji i w środku, otwieramy, mam... O nie! Zobaczcie, mamy, już liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12 cieni, ale słuchajcie, pierwsze co mi się rzuciło w oko, no to to, że tutaj mam jakiś taki ubytek w tym cieniu. Widzicie? No to jest akurat słabe, bo no jakby ona trochę wygląda, jakby była w jakiś sposób używana, tu tak samo widzę jakiś taki mini ubytek, a tu w ogóle jest dziura. I swoją drogą jest dziura w ogóle w opakowaniu, także... No, pierwsze wrażenie średnie. Nie wiem, powiem Wam, że jakby trochę mi to odebrało pierwszy odbiór tej palety, bo no, jestem perfekcjonistką, jakby ja kocham, jak wszystko jest, no tak jak powinno być, a tutaj no niestety, no wgłębienie w cieniach, come on, no nie do końca. Także wspinam się na wyżyny mojej akceptacji i jakby nie zwracania uwagi na szczegóły. I spójrzmy na tę paletkę, jeżeli chodzi o sam kolor. No, moim zdaniem wygląda naprawdę przepięknie. I są tu odcienie, które wpadają raczej w takie chłodne tonacje. Ale sama paletka moim zdaniem wygląda bardzo obiecująco. I mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć cieni błysków oraz 7 matów. I chciałabym tak na samym początku zobaczyć w ogóle, jakie te błyski są w dotyku. No, to są takie cienie plastelinowe, bym bardziej powiedziała. No, typowe folie. Jedne bardziej, drugie mniej. Ale wygląda to naprawdę obiecująco. Także chciałabym tak na szybko zrobić słoczyki tutaj i zobaczyć, jak te cienie będą się u mnie... ten fiolet taki piękny, no nie no. Te cienie mają moc, naprawdę. Zresztą sami możecie chyba zobaczyć. Dobrze to wygląda. Już w tym momencie wiem, że jakby użyję na 100% tego fioletu, bo wygląda po prostu bosko. No dobra. Przejdźmy w takim razie do testu. Aby tradycji stało się zadość, na moje powieki nałożę jako bazę korektor z Too Faced Born This Way. Jak już wcześniej powiedziałam, jestem zdeterminowana, żeby użyć tego przepięknego fioletu Spectral, ale mam też taki feeling, nie wiem czy Wy też tak macie, że niektóre palety mają coś takiego, że jak patrzysz na nią, to jakby wiesz od razu, co masz robić, masz wszystkie jakby potrzebne kolory do tego, żeby zbudować jakiś makijaż. A tutaj moim zdaniem nie do końca tak jest, bo brakuje mi jakiegoś takiego ciemnego fioletu, który mógłby stworzyć mi podstawę pod ten właśnie fioletowy błysk. A tutaj do wyboru mam tak jakby ten kolor, który jest moim zdaniem za jasny, ten, który już wpada trochę taki bardziej burgundowy vibe oraz ten brązowy, także... No tutaj moim zdaniem ten wybór nie jest jakiś taki oczywisty i szczerze mówiąc... Dobra, może zacznijmy od tego burgundu, zrobimy trochę inaczej, a po prostu potem będę przyciemniać ten kolor którymś z tych brązów. Także zaczynamy od odcienia Imbrium. Po dotknięciu pędzelkiem palety, tak jak widać, no jest taki lekki osyp, ten cień się trochę podnosi, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało u mnie na... powiece. Czekajcie, tylko jeszcze muszę tutaj ogarnąć korektor, bo mi wchodzi w załamania po prostu w tempie ekspresowym. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Ja tak mam z każdym korektorem. Także niestety. No dobra. Co tu się dzieje? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że on jest troszeczkę taki bardziej fioletowy na oku niż w palecie. W palecie wydaje się bardziej czerwony. I no, pigment ma kozacki, tak jak zresztą możecie sobie zobaczyć. Zobaczmy teraz, jak on się będzie rozcierał. Tworzę taki stelaż pod te błyski. I sprawdźmy. Powoli.
Tylko co widzę, to wszystko jest póki co okej. I ładnie się rozciera ten cień. Nie widzę większych problemów, także... No to spoko póki co. Zaraz nałożę jeszcze inny cień, żeby go rozetrzeć, te granice. No ale zobaczcie, no moim zdaniem praca póki co mega prosta. No cień nałożony na moje drugie oko i powiem Wam, że póki co super jest to, że one się nakładają tak równomiernie. Nie ma tutaj żadnych prześwitów, żadnych plam, także jakby super. I jeszcze właśnie, jeżeli chciałam go dołożyć, to się przepięknie przykleja, także jakby muah, póki co miodzio. I w tym momencie chciałam troszkę ochłodzić ten makijaż i do tego celu użyję odcienia Nebula. No ten cień tutaj w chwilę się rozblendował, zobaczcie, bardzo ładnie mi połączył się z tym poprzednim odcieniem i no też sunie tak naprawdę bardzo smooth po mojej powiece. I teraz chciałam jeszcze zobaczyć, czy mogę do tego dołożyć ten mój pierwszy cień i zobaczyć, czy się będzie kleił do tego wszystkiego. Klei się. Elegancko się klei, także bardzo mnie to cieszy. Cienie się ze sobą lubią, więc... Ja też je lubię. No dobra, stelaż stworzony pod fiolet, który krzyczy do mnie dosłownie od momentu otwarcia palety. Także wezmę teraz odcień Spectral i nałożę go na moją powiekę. Póki co nie będę używała do tego żadnego cienia do brokatu. Zobaczymy, jak on się nałoży tak samoistnie. Dobra, let's do it. Nie no, ten kolor to jest po prostu, ja nie wiem co mam powiedzieć. Mam wrażenie, że zaraz stracę przytomność po prostu z zajarania. No zobaczcie, jak on pięknie wygląda. I on ma jeszcze w sobie takie złote drobiny. No nie, no ja nie mam pytań po prostu, także jakby muszę się trochę hamować, bym najchętniej nałożyła go na całą powiekę, a chcę tego tak... No trochę chociaż utrzymać tutaj w ryzach, żeby nie był na całej powiece. Jak widać, trochę sobie zrobiłam kuku, przyciskając po prostu palec poniżej mojej powieki. Ale to jakby jest moja wina, to nie tak, że on mi się jakoś osypał. Dobra, teraz w takim razie wezmę jeszcze pędzel i wyblenduję krawędzie. Nie no, I just can't po prostu. Ten kolor to jest życie. To jest życie. Jaram się na maksa i szczerze mówiąc tylko i wyłącznie pamiętam, że w takim odcieniu widziałam pigment w inglocie, taki sypki. A jeżeli chodzi o cienie takie, wiecie, klasyczne, to jeszcze się z takim kolorem nie spotkałam, także jakby żyję dla niego. No wygląda po prostu cudownie i też zobaczcie, jaki on ma w ogóle, jaką on ma intensywność bez glitter primera. Także no, nie ma co tutaj narzekać. Wygląda wybornie. Ale muszę Wam powiedzieć, że jednak jest osyp w tym cieniu. Nawet jeżeli no nie dotykam bezpośrednio tutaj tym produktem do mojej powieki, bo tak jak to zrobiłam tutaj, to ja tego nie zrobiłam, a on tam był. Także trzeba to mieć na uwadze. Dlatego no jeżeli chodzi o ten makijaż, to radzę wykonywać najpierw makijaż oczu, a potem makijaż twarzy. Boski, boski kolor. No dobra, w takim razie teraz przejdę do kolejnego błysku, którym jest, no można powiedzieć, tytułowy Lunar Spell tej palety. I to z kolei jest taki... Powiedziałabym, że jest to taki lekki fioletoróż, który tutaj idealnie mi się wpasuje w moją kolorystykę. Także nakładajmy. Jas. No. Biorąc pod uwagę, to jak wyglądają te cienie, no to tutaj na brak błysku na pewno nie można narzekać. Na pewno nie można narzekać. Ja w tym momencie muszę się posłużyć jeszcze pędzelkiem syntetycznym, bo niestety moje paznokcie mi nie pozwalają na dotarcie tutaj do zagłębienia w mojej wewnętrznej stronie powieki. Dobra, wezmę sobie ten pędzelek i nałożę jeszcze tutaj ten cień. Też bardzo dobrze się lepi, także bez żadnego problemu go tutaj dołożyłam. I to, co widzę tutaj, bo ja mam... u mnie tak jakby błyski weryfikuje ta tutaj wewnętrzna strona powieki, którą ja mam taką trochę problematyczną, nie wiem czemu, ale u mnie niektóre błyski wyglądają po prostu przyciężkawo na powiece i robi mi się taka...
dziwna krateczka i ta powieka wygląda trochę jakby była taka naciągnięta i obciążona, no i przy tym cieniu niestety tak wygląda, także zobaczcie z bliska. O, zobaczcie. Już wiecie, o co mi chodzi? Jak mam rozluźnioną powiekę, to tak jakby, no tutaj ewidentnie to wygląda tak ciężko, no i ta krateczka, no nie wygląda najlepiej. Także przemawiam tutaj do osób z trochę bardziej wymagającą skórą na powiekach, że no tuż po nałożeniu nie wygląda to jakoś tak top of the top, niestety. No ale cóż, ten kto ma taki sam problem, ten kto ma takie same powieki jak ja, wie o co chodzi i po prostu praktycznie znalezienie cieni, które wyglądają lekko na takich powiekach, no jest dość ciężkie, także jakby ja tu się nie obrażam za bardzo. I też według mnie takie cienie mają do siebie, że one z czasem się trochę uklepują na tych powiekach i wyglądają trochę lepiej, także nie ma co się załamywać. I w takim razie chciałabym nałożyć ten cień też na moją drugą powiekę, no i zaraz do Was wracam. Na tej powiece wygląda to trochę lepiej, ale ja też od razu Wam powiem, że dzisiaj mam spuchnięte oczy mocno, tym bardziej jakby zawsze jeżeli jest jakaś hardkorowa opuchlizna, to ja mam ją na tym oku, bo ja po prostu śpię na tej stronie i jakby ta opuchlizna mi jakoś tak przechodzi na tą jedną stronę, co mi się przyimprezowało w weekend, więc no niestety ja to okupuję później mega opuchniętymi oczami w poniedziałek. Sorry, not sorry. Tak było. Więc no tutaj to wygląda lepiej i już nie jest aż takim obciążeniem ten cień dla mojej powieki. Także jakby wygląda moim zdaniem spoko. I w tym momencie jeszcze chciałabym trochę przyciemnić moje oczy tutaj w zewnętrznym kąciku i użyję tego najciemniejszego odcienia Eclipse. No tak, żeby troszkę jeszcze dodać takiej głębi temu makijażowi. Będziesz się kleił, kolego? O, będzie się kleił, także wspaniale, wszyscy są szczęśliwi w tym momencie i ja tutaj nie chcę jakoś tak mocno przyciemniać tego kącika, chcę żeby to było takie, tylko takie lekkie przyciemnienie. Widzicie, taka od razu jest różnica, jest taka bardziej dodana jakby głębia w tym makijażu, więc no... Bardzo mnie to cieszy, jak to wygląda. Nałożę w takim razie ten cień na moją drugą powiekę i nałożę go też wzdłuż niż rzęs, żeby je trochę zagęścić. No i wracam do Was z makijażem twarzy. I przejdźmy w takim razie do kolekcji Ideal Match. No powiem Wam, że z kolei tutaj opakowania mega mi się podobają. Wyglądają tak profesjonalnie i luksusowo. Więc bardzo mi się to podoba. Zacznijmy w takim razie od podkładu, który kosztował mnie, już Wam mówię, 89 zł, także troszkę to jest. Mam nadzieję, że będzie idealny za to i nie będę żałowała ani złotówki, którą na niego wydałam. A on wygląda w ten sposób. Opakowanie już jest troszeczkę mniej takie solidne, bo jest plastikowe, ale ogólnie to wygląda cały czas ładnie. I jeżeli chodzi o ten podkład, to już Wam czytam, co on ma nam dawać na skórze. Innowacyjny podkład zapewniający na skórze efekt blur, dzięki któremu cera wygląda nieskazitelnie, a przy tym naturalnie. Doskonale kryje niedoskonałości i wyrównuje kolory skóry. Lekka, płynna konsystencja nie obciąża skóry i ułatwia równomierną aplikację. Zawiera oparty na aktywnym peptydzie komplet przeciwzmarszczkowy, wzbogacony dodatkowo o odżywcze ekstrakty z płatków, róży i żurawiny. No brzmi cudownie. To jest podkład vegan friendly, ja mam go w odcieniu 2N. No zobaczmy w takim razie, czy trafiłam z odcieniem, mam nadzieję, że tak. Let's see. Dobra, trzymajmy kciuki, żeby pasował do mnie ten kolor. W ogóle do wyboru jest 5 odcieni, no ja wzięłam 2, także zostałam bardziej przy tej... Ej, ile to może trwać? Słuchajcie, 100 lat później wyciekają mi przezroczyste bańki z tego podkładu. Ej, o co to chodzi? No comment. Czekajcie, wytrę to, bo płynie to mi taki płyn przezroczysty. Dobra, może ja muszę wstrząsnąć tym cudem. O! O! Coś się wydarzyło, aczkolwiek... Póki co jest to rozwarstwiona woda z ketchupu. Także wycieram to wszystko z mojej dłoni. Pozwólcie, że jeszcze zrobię tutaj mocne wstrząśnięcie. No i proszę się uspokoić i współpracować ze mną, bo zaraz się pogniewamy. No dobra.
wybaczone, szkody wybaczone. I tak, tak jak widzicie zresztą, konsystencja jest taka, no, lejąca, także dobrze to zwiastuje póki co. I pod palcem jest taki mega gładki ten podkład, a jeżeli chodzi o kolor, no to chyba trafiłam. Chyba trafiłam. No tak myślę, że jestem na granicy tego, tej dwójki i trójki, ale czekajcie, on chyba oksyduje. No, on oksyduje i to tak, no. Czekajcie, o, teraz przykładowo. Widzicie? Jaka jest różnica? Także no, tak to się dzieje, ale akurat w tym przypadku mnie to cieszy, bo po tym oksydowaniu ono lepiej dopasowuje się do mojej skóry. I tutaj, słuchajcie, też mam swoją drogą do przetestowania gąbeczkę, tą, która się nazywa, uwaga, jak? 3D Blender. Wygląda w następujący sposób, kolorystycznie I'm dying, idealnie mi pasuje do wszystkiego dzisiaj, także jakby jestem usatysfakcjonowana, usytasy. Jest taka, no mogła być bardziej miękka, chociaż ja jestem rozpuszczona przez moją gąbeczkę z Blended, nie z Blended, przepraszam, z Boho Beauty. Więc no, ta to już po prostu jest chmurka, naprawdę, po prostu jakbym obłok nakładała na moją twarz, tak się obłoczkiem tak dotykała po twarzy. A to jest troszeczkę no, twardsza wersja, ale porowatość jest taka bardzo, bardzo w punkcik, bo jest bardzo jakby drobno zmielona, ma małe pory, więc zaraz zobaczymy, jak się będzie jej używało. Co mnie tylko martwi, to jakby w kształcie, bo ja jakby nie używam tych takich mniejszych gąbeczek do nakładania produktu pod oczy, a jednak troszeczkę precyzji tam no, jest potrzebne, także nie wiem, czy ona nie będzie taka za bardzo bulwiasta. Fajny opis. Brawo ja. No dobra, zobaczmy w takim razie ten podkład, który no moim zdaniem wygląda mega ładnie póki co na skórze, już nawet bez rozkładania gąbeczką. Wygląda moim zdaniem ślicznie, bo jakby on ma w sobie jakieś takie semi-matowe wykończenie, co mi się bardzo akurat podoba. No dobra, użyjmy w takim razie tej gąbeczki. Jakie są moje odczucia? Dla mnie ona jest, chyba wolałabym, żeby była bardziej miękka, ale już tak jak Wam właśnie powiedziałam, po prostu jestem rozpuszczona przez moją gąbeczkę z Boho Beauty, którą kocham nad życie. I tak, nałożę jeszcze ten produkt na połowę mojego czoła razem z Wami. Zobaczę, jak to będzie wyglądało po wtłoczeniu tego produktu w moją skórę. Ale powiem Wam, że pierwsze, co mi się rzuca jakby w oczy, to to, że ten produkt ma naprawdę fajne krycie, jak na to, jak on jest lekki na twarzy. Naprawdę praktycznie w ogóle nie widać, żeby on na mojej twarzy był, także póki co wygląda naprawdę spoko. Wezmę w tym momencie lusterko. No zobaczcie, porównajmy sobie dwie strony mojej twarzy. Tutaj widać zaczerwienienia, tutaj nie. Koloryt jest wyrównany, a no, ten podkład wygląda naprawdę mega naturalnie. Mega naturalnie i jakby mega mi się podoba jego wykończenie, bo jest takie zarazem świetliste, ale jakby trochę matowe, czyli takie idealnie wyważone. Wiecie co? Przy okazji jeszcze Wam powiem, że w ogóle bardzo mi się podoba odcień tego podkładu, bo ja mam skórę taką trochę bardziej oliwkową, która nawet ma jakieś takie zielonkawe podtony i ja no, mam duży problem w momencie, kiedy podkłady są takie za żółte, czy zbyt pomarańczowe, a ten jest tak idealnie wyważony i uważam, że ma taki piękny, neutralny kolor, który no, może nadać się właśnie do osób, które mają podobny koloryt skóry, co ja, i też mają problem z dobraniem odcieni. No, powiem Wam, że póki co wygląda to naprawdę przepięknie i jestem no, zachęcona do kolejnych prób i testów z tym podkładem, ale nie, no, niestety gąbeczka, tak jak już Wam mówiłam, chyba ja jednak wolę używać takich no, trochę bardziej miękkich gąbek. Jeszcze przy nakładaniu jakby produktu na twarz jakoś ona się sprawdza, ale no, żeby dotrzeć tym puszniakiem w te takie szczeliny przy nosie albo tu przy oczach, to wydaje mi się, że jednak coś wolałabym to mieć takiego, żeby go tak zmieścić, tak bardziej jakoś nią lawirować w tych okolicach.
I przejdźmy teraz do korektora z tej samej serii, który mam z kolei w odcieniu 1N, a do wyboru był jeszcze odcień 1W, czyli jakby neutralny i warm, czyli ciepły. Także ja stwierdziłam, że idę w ten neutralny, patrząc na kolory mojej cery. I już Wam czytam, co ten korektor ma nam dawać na twarzy. Kremowy korektor pod oczy o lekkiej konsystencji i stopniowym poziomie krycia. Błyskawicznie maskuje cienie, przebarwienia i niedoskonałości. Doskonale nawilża i optycznie wygładza drobne zmarszczki, pozostawiając efekt zdrowej, wypoczętej cery. Mam taką nadzieję. I słuchajcie, za ten korektor ja zapłaciłam, już Wam mówię, 69 zł. Także zobaczmy, jak on się będzie u mnie sprawował. Oho, taki trochę jest jasny. No ale dobra. Wydaje się być taki bardzo taki gładki w konsystencji. I słuchajcie, jeszcze wykorzystam tę gąbkę i spróbuję tutaj coś zrobić pod moim okiem tą gąbką. Aczkolwiek już Wam mówiłam o moich preferencjach. I w ogóle też nie mówiłam Wam, że ta gąbka kosztuje 49 zł. Także jest to taka, no, średnia półka cenowa. Bardziej bym powiedziała, że w stronę tych wyższych. Tylko, że Beauty Blendery kosztują chyba około 80, z tego co ja pamiętam. Ta moja gąbka z Boho była jakaś turbotania. I ukocham, by the way, to też taki dla Was tip, że jeżeli szukacie jakiejś fajnej, taniej gąbeczki, no to polecam Wam te z Boho Beauty. Teraz zobaczę, ile kosztuje, Wam powiem. A jeżeli chodzi o korektor, powiem Wam, że jest milutko póki co. Troszeczkę mi ten odcień tak nie do końca pasuje, po prostu wolałam, żeby on był troszeczkę bardziej, no trochę ciemniejszy, czyli może jednak powinnam ten warm wybrać, już nie wiem, szczerze mówiąc. Tylko dwa odcienie, więc trochę tego było mało. Jeszcze tutaj sobie poprawię te granice przy moich cieniach, żeby nie była taka totalnie ostra granica. No i tak, dobra, weźmy w takim razie lusterko. Powiem Wam, że moim zdaniem okolica pod moimi oczami wygląda mega ładnie. Mega ładnie. Także no uważam, że jak na jedną warstwę to naprawdę dobrze kryje niedoskonałości i jeszcze tutaj jest napisane, że to krycie można budować, więc tym bardziej jest to, no, obiecująca sytuacja. Zobaczę sobie tutaj, czy uda mi się dobudować krycie, dlatego, bo ja tutaj mam takie przebarwienia, które, no, umiejętnie unikają nakładania korektora i krycia, no, kochają się wybijać pod mojej skóry. I zobaczę, czy tutaj będzie opcja przykrycia tego mocniej, ale słuchajcie, chyba jest. Tak. No, to krycie się wzmocniło. Także, no, tym bardziej mi się to podoba. I skóra wygląda naprawdę lekko. Nie widzę, żeby ona była w jakiś sposób obciążona. On w ogóle ma takie wykończenie, nie wiem, czy to widać na kamerze, ale takie satynowo-świetliste, to też sprawia, no, że jakby ta skóra jest taka zaopiekowana i jest dodatkowo nawilżona, więc, no, póki co moim zdaniem, zobaczcie, przed, po, jak dla mnie, mega, mega spoko. Dołożyłam jeszcze korektor na centralne części mojej twarzy, na moją strefę T, żeby trochę jej dołożyć krycia i tutaj wyrównać koloryt. No i powiem Wam, że póki co na razie jestem obsessed dosłownie, bo wygląda to po prostu bosko. I nadal, słuchajcie, to jest jedna warstwa tutaj. Jedna warstwa. Także naprawdę jestem impressed. I w tym momencie mam do przetestowania jeszcze kolejny tutaj produkt z tej serii Ideal Blur, więc no, patrząc na to, co tutaj w tym momencie się wyprawia na mojej twarzy, mam duże oczekiwania, no i jestem bardzo ciekawa, jak on się u mnie sprawdzi. Czekajcie, tylko muszę tutaj się rozprawić z zabezpieczeniem i zaraz do Was wracam. Okej, zabezpieczenie sforsowane. Już patrzymy, jak on wygląda w środku. Wygląda następująco. I czekajcie, muszę tutaj zobaczyć, co to się... Jak ja mam to otworzyć? Jezu. Czuję stres. Bo to tak wygląda, no dobra. To w takim razie jest to bardzo milutka i, no, taka łatwa, przyjemna forma podania tego produktu. No, bo powiem Wam, że ja ostatnio jakoś, używając pudrów, zawsze za dużo wysypuję na zakrętkę i potem jakby nie chce mi się marnować tego, co zostało mi w zakrętce, więc jakby one stoją porozstawianie wszędzie i po prostu mam totalny jakby pieprznik cały czas, nie ukrywajmy tego słowa. Więc jeszcze raz muszę tutaj sforsować to zabezpieczenie. O, dobra, 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 już w takim razie to mam, zobaczcie. Tutaj... Dobra, zdjęte. Mission accomplished.
Więc mam tutaj już puder podany do nałożenia, ale najpierw chciałabym jeszcze Wam powiedzieć o nim kilka słów. A mianowicie po pierwsze, zapłaciłam za niego, bo już Wam mówię, 99 zł, także nie mało. Oczekuję świetnych efektów. Jeżeli chodzi o sam opis tego pudru, to jest napisane tak. Sypki puder Ideal Blur to forma aksamitna, lekka, idealnie matująca i poprawiająca strukturę skóry. Bogaty skład pudru chroni przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń, jednocześnie pozwalając perfekcyjnie odtworzyć makijaż i zapewniając idealny wygląd przez cały dzień. Mi to jednak nie wystarczyło, także weszłam na stronę internetową Afektu i słuchajcie, jest tu napisane, że jest to jeden z trzech kosmetyków z kolekcji Ideal Blur, który w parze z podkładem wygładzającym oraz korektorem pod oczy zagwarantuje natychmiastowy efekt perfekcyjnej gładkiej cery. Także no, można go stosować ponoć na tej strefie pod oczami, czego jestem bardzo ciekawa. Jestem bardzo podekscytowana tym, jak on będzie u mnie wyglądał. Czekajcie, jeszcze tylko sobie bym chciała zobaczyć, ewentualnie właśnie rozprostować ten produkt w zmarszczkach, ale słuchajcie, on nie powłaził praktycznie nigdzie, zobaczcie. Jak na to, jakby co czasami potrafi się dziać pod moimi oczami, czyli no dosłownie po minucie, pół minuty już po prostu mam wszędzie ten korektor, no to tutaj on się bardzo milutko trzyma tego, gdzie go zostawiłam i za bardzo nigdzie ten nie powchodził. No i dobra, słuchajcie. Sprawdźmy, jak on się będzie u mnie prezentował pod oczami. Czy tutaj on sytuację jeszcze polepszy? Czy mi zaszkodzi? On pachnie? Nie, wydawało mi się. No, powiem Wam, że mi bardzo wygładził skórę, wyblurował ją. No i skóra pod oczami wygląda nieźle. Naprawdę wygląda nieźle, ale słuchajcie, nie byłabym sobą, gdybym nie chciała go porównać z moim ukochanym PZ Puff Cloud, więc zróbmy w ten sposób. Na to oko, tak jak zresztą widzieliście, nałożyłam ten puder Ideal Blur, a na drugą stronę nałożę mój ulubiony PZ Puff Cloud, bo przyznam szczerze, dla mnie to jest po prostu wyznacznik tego, jak taki, no, czy produkt dobrze wygląda na mojej skórze. Jeżeli wygląda lepiej niż PZ Puff Cloud, no to ukłony. Także chciałabym to porównać i tak samo tutaj rozprostuję tę skórę. Czy bardziej wklepię w nią korektor, rozprostuję skórę, to by było. Miałem ją skilla, ale nie mam. Także nakładam teraz paezę na skórę pod moimi oczami. W mini ilości, ja to nie lubię przesadzać czymś takim. Wydaje mi się, że minimalnie lepiej wygląda paezę. I tutaj, jeżeli chodzi o ten puder Ideal Blur, no to widzę, że może minimalnie tutaj te moje takie mini zmarszczki są bardziej podkreślone, ale styl wygląda to naprawdę bardzo dobrze, bo tak jakby patrząc na jakby porównanie paezę i innego pudru, jest naprawdę mała różnica. I powiem Wam, że jestem zadowolona z tego, jak ten puder wygląda pod moimi oczami. Także mega się cieszę. No ale dobra, w takim razie przełóżmy go na resztę mojej twarzy, do czego wezmę już inny pędzelek, taki trochę większy. No i sprawdźmy, jak on się będzie u mnie tutaj sprawdzał w strefie, gdzie mam na przykład takie najbardziej rozszerzone pory, czyli w strefie przy nosie. Trochę się pyli, nie powiem. Dobra, zobaczmy, jak tam się mają moje pory. No, są zblurowane na maksa i to serio jest widoczne. Już w ogóle uważam, że sam efekt po podkładzie i po korektorze nałożonym tutaj daje efekt bluru i ta strefa wygląda no naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze. To w połączeniu z tym pudrem wygląda jeszcze lepiej. Także powiem Wam, że póki co naprawdę mamy hiciory. Bardzo mnie to cieszy, bo tak jak Wam mówiłam, no te produkty nie należą do jakichś takich najtańszych, no i nie ma gorszego bólu niż jak wydasz dużo pieniędzy na jakiś kosmetyk, który po prostu okazuje się być tragiczny i źle wyglądać na skórze, a te wyglądają naprawdę przepięknie i niesamowite, ojku,
No ale niestety powiem Wam, że jakoś strasznie, strasznie się pyli i zatyka mnie w taki sposób, że aż ciężko mi mówić, szczerze mówiąc. O Jezu. I jeszcze jeżeli chodzi o ten puder, to ja tak patrząc pod palcami, no on w ogóle to jest puder krzemionkowy. I wydaje mi się, że osoby, które mają cerę taką suchą w kierunku normalnej, mogą troszeczkę tak jakby... może im się nie do końca podobać aż taki mat na skórze. Ja akurat jestem dużą fanką takiego wykończenia, więc no ja jestem zadowolona i jakby dla mnie matowa skóra tutaj w tej części strefy T jest po prostu absolutnym mastem, no umówmy się, więc dla mnie on wygląda po prostu pięknie. No i powiem Wam, że tak jakby już sam podkład i korektor tutaj przy jakby w okolicy moich porów stworzyły naprawdę no tak nieskazitelną okolicę, a jeszcze do tego ten puder po dodaniu tego, no to... No, to jest po prostu cera idealna. Dokończę jeszcze makijaż mojej twarzy i wracam do Was z makijażem mojej dolnej powieki. Powróćmy teraz do paletki Lunar Spell i będę używała teraz dwóch matów, które ze sobą pomieszam, a mianowicie odcienia Imbrium oraz Umbra. Muszę przyznać, że te nazwy są dość dziwne, ale let it be. I w takim razie teraz... Zaczynam lekko tutaj rysować kształt przy zewnętrznej stronie mojej dolnej powieki. No tutaj te cienie po raz kolejny nakładają się bez żadnego problemu. Widzę, że też w ogóle bardzo ładny kolor ma ten taki brąz, bo jest taki czekoladowy, taki rich, mega nasycony, także mega mi się podoba. I będę teraz używała odcienia Nebula do tego, żeby trochę rozblendować granice tego cienia. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj u mnie. No, przepięknie wszystko się łączy, także no, kompletnie nie mam się do czego przyczepić. I tutaj po raz kolejny nie byłam w stanie oprzeć się temu fioletowi, który zamierzam nałożyć na moją dolną powiekę i chciałabym, żeby to był taki główny akcent tego makijażu u mnie na dole. Także, no, u mnie przyklejanie cienia na dole jest dość ciężkie, wybaczcie za moje miny. Och! Yes. I już sam wewnętrzny kącik nałoży ten odcień, gdzie on jest? O tutaj, Aura albo Aura, w zależności w jakim języku go czytamy. I wezmę tym razem pędzelek syntetyczny, bo już tak ciężko mi będzie gdzieś tam dojechać. I nałożę go tutaj, sam wewnętrzny kącik. No i słuchajcie, zobaczcie jak one się w ogóle kleją, te cienie. To jest dla mnie naprawdę szoker. I no tutaj bez żadnej pomocy, taki błysk, no mega mi się to podoba. I mówię to nie dlatego, że dostałam krówki od efektu w przesyłce dodatkowo, tylko dlatego, że rzeczywiście tak sądzę. I już z tego dosłownie ostatnia rzecz, którą chciałabym w ogóle zrobić, to jest nałożyć jeszcze ten taki jasny fiolet Nebula tutaj na sam dół i tak jeszcze minimalnie rozsmużyć tę dolną granicę. Żeby to była chmureczka, bo ja lubię jak te krawędzie są takie mocno, wiecie, rozdymione od razu, moim zdaniem tak jakby makijaż wygląda bardziej miękko i od razu bardziej mi się podoba, także zamierzam zrobić to teraz na moim drugim oku. No i słuchajcie, no nakładam w tym momencie tusz, sztuczne rzęsy, maluję usta, no i przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie jak zwykle przeprowadzę chronologicznie, a mianowicie od palety Lunar Spell. I tak, jeżeli chodzi o te palety, no to moje pierwsze wrażenie było takie... Takie sobie, bo nie dość, że tak nie do końca ta szata graficzna mi się podobała, no to w środku zastałam jakby cienie, które były naruszone w jakiś tam sposób. No nie wyglądała ta paleta jakoś tak najbardziej zachęcająco dla mnie. Tutaj mogłabym się troszeczkę do tego przyczepić, że no jednak cienie powinny być nieskazitelne, a nie gdzieś tam pozahaczane jakimiś różnymi rzeczami, ale tak jakby pomijając ten fakt. No to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę dobrze mi się pracowało z tą paletą, bo jestem naprawdę zadowolona z tego, jak pracują maty na mojej skórze. Przepięknie się nakładały, ładnie się blendowały, nie robiły żadnych plam, rozkładały się tak bardzo równomiernie.
też ładnie się ze sobą łączyły, no ten pigment jest taki, no konkretny, także no jakby tutaj kompletnie nie mam się do czego przyczepić, naprawdę ta jakość tych matów jest zadowalająca. Jeżeli chodzi natomiast o błyski, no to no moim zdaniem wyglądały naprawdę przepięknie, już powiedziałam to 1000 razy, ale powiem 1001, że jestem absolutnie zakochana w tym odcieniu Spectral, który no po prostu jest naprawdę jeden w swoim rodzaju i on ma takie drobinki złoto, srebrno, w ogóle jakieś kolorowe w sobie i daje taki jakby taką głębię idealną, więc ja po prostu żyję dla tego odcienia. Natomiast jeżeli chodzi o samą konsystencję tych błysków, no to ona nie jest taka, jakby ona nie jest idealna dla każdego typu powieki. Dlatego, bo jeżeli ktoś ma taką troszkę bardziej wymagającą powiekę jak ja, no to ja widziałam taką lekką krateczkę na mojej powiece w takich problematycznych miejscach. No tak troszeczkę przyciężkawo wyglądały te odcienie, natomiast muszę powiedzieć, że jakby z czasem zawsze to troszeczkę się u mnie wyrównuje, więc teraz uważam, że ogólnie makijaż wygląda bardzo ładnie na moich powiekach i jakby nie będę się tutaj więcej rozwodzić nad tym, jak te błyski teraz wyglądają. Mam tylko nadzieję, że jakby to, że one są takie masełkowe i takie plastelinowe, nie sprawi, że po prostu pozbierało mi się gdzieś w załamaniach u mnie na powiekach, ale to będę w stanie powiedzieć tylko i wyłącznie po no, upływie czasu, bo zaraz będziemy robić test trwałości, więc jeszcze z ostateczną decyzją musimy troszeczkę poczekać. Co do podkładu, to pierwsze moje wrażenie, a mianowicie to, że on po prostu nie chciał wyjść z opakowania. Zatuszowało szybko to, jak on wyglądał na mojej skórze i nadal jak wygląda. Słuchajcie, ja jestem absolutnie zakochana w tym, no jak naturalnie ten podkład wygląda na mojej skórze, jak przy takiej małej nawet ilości ładnie zakrywa wszystkie niedoskonałości skóry, jakby wyrównuje pięknie kolory skóry i sprawia naprawdę, że nazwa tego podkładu no idealnie pasuje do zawartości, bo to jest Ideal Blur i rzeczywiście no twarz wygląda dosłownie jak zblurowana, pory stają się praktycznie niewidoczne, albo są po prostu bardzo wygładzone i jakby ta lekkość jest dla mnie naprawdę czymś mega ważnym i no to po prostu sprawia, że od razu bardziej chce mi się takiego podkładu używać, no bo ja lubię takie naturalne, lekkie wykończenie na twarzy, które no tak wiecie, no nie obciąża skóry, tylko sprawia, że jakby ona wygląda tak jakby nie miała nic na sobie, ale jednak mamy tam podkład, także jakby mega mi się podoba póki co jak on wygląda i też jest bardzo lekki na skórze i jego wykończenie jest takie jakby nie do końca świetliste, jakby ta skóra odbija cały czas promienie słońca, światła i tak dalej, ale jakby mamy na skórze ten mat, co sprawia, że tym bardziej polubiłam się z tym podkładem i słuchajcie, trzymam teraz bardzo mocno kciuki za to, żeby on wytrzymał tę próbę czasu, no bo jeżeli on się jeszcze będzie dobrze zachowywał przez ten czas na mojej skórze, no to myślę, że może stać się jednym z moich ulubieńców. A, jeszcze ostatnia rzecz, jestem absolutnie zakochana w odcieniu 2N, to jest taki przepiękny, neutralny odcień, który pasuje do osób z taką troszeczkę bardziej oliwkową skórą, więc to po prostu jest przepiękne, ale musicie też pamiętać, że on troszeczkę oksyduje, tak? Także miejcie to na uwadze i przejdźmy teraz do korektora z tej samej serii, no który powiem wam, że też jest boski, naprawdę, no tak cudownie wygląda pod moimi oczami, że no zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie i nie dość, że jakby jedna warstwa zapewnia naprawdę dobre krycie, no takie można powiedzieć praktycznie pełne, także no naprawdę jest dobrze i nawet tutaj w tych miejscach, gdzie gdzieś tam dotknęłam już tego korektora, bo chciałam coś tam wyblendować, to dosłownie po nałożeniu kropeczki idealnie jakby rozsmarowywał się ten korektor, przepięknie dokładał krycia do pełnego krycia, więc ja jestem serio zakochana w tym produkcie i ten produkt po przypudrowaniu wygląda też bardzo dobrze, ale jakby dodatkowo nie wysusza skóry, daje takie uczucie nawilżenia, ma w sobie takie pigmenty odbijające światło, które sprawiają, że ta skóra wygląda tak jakby była taka nawilżona i wygląda lekko po prostu, no więc dla mnie to jest totalny sztos. Ja miałam odcień 1N, chyba nawet skurczę się na 1W, żeby troszeczkę no mieć taki trochę ciemniejszy odcień po prostu, bo na tyle mi się spodobał, że myślę, że niedługo już ten kolor może być dla mnie troszeczkę za jasny, ale no póki co, damn girl, naprawdę wygląda super. I jeszcze swoją drogą, w połączeniu z tym pudrem z tej samej serii, wygląda tak samo, słuchajcie, bosko. Sam puder, biorąc pod uwagę to, jak on w ogóle wyglądał na mojej skórze, i jak wygląda pod moimi oczami, to sprawia, że jest to puder niesamowicie wszechstronny i uniwersalny, bo
I na twarzy wygląda rewelacyjnie i pod oczami wygląda naprawdę bardzo dobrze. I nawet w zestawieniu z moim ukochanym pudrem PZ Puff Cloud wypadł, no może tak troszeczkę gorzej, ale i tak wyglądał bosko i nadal wygląda bosko pod moimi oczami. Także mua! Bardzo Cię lubię, kolego. I jeżeli chodzi w ogóle o to jeszcze, co on zrobił na mojej skórze, to na strefie T na przykład, gdzie mam tak no, najbardziej rozszerzone pory z całej twarzy, to powiem Wam, że ja mam wrażenie, że to kombo tych trzech produktów, a mianowicie podkład, korektor i puder, sprawił, że moja twarz jest absolutely flawless, wygląda na maksa nieskazitelnie i nawet jak sobie zrobiłam taką lekką przerwę tutaj przy nagrywaniu i poszłam sobie coś skonsumować na obiad i spojrzałam się na moją twarz tak jakby w świetle dziennym w lustrze, słuchajcie, ja byłam w szoku. Wyglądało dosłownie tak, jakby no, biorąc pod uwagę tutaj jakby nazwę tych produktów, jakby ktoś mi wyblurował twarz, no naprawdę ona jest po prostu idealna. To jest ideał. To połączenie to jest ideał. Także ja jeszcze mam nadzieję, że ten efekt się utrzyma tak dobrze na mojej twarzy i swoją drogą jakby ja lubię takie wykończenie, które jest wykończeniem matowym, ale nie jest takim przegiętym matem, wiecie o co chodzi. A no to moim zdaniem to wypośrodkowanie jakby w wykończeniu tego pudru jest idealne. No taki idealny w punkcik. Także ja po prostu jestem zakochana. Już powiedziałam to milion razy, ale jeszcze raz powtórzę, jestem zakochana. I przejdźmy w takim razie do gąbeczki, która jest, no, jak widzicie, trochę uświniona, ale to tylko wskazuje na to, że wykonywałam nią dużo pracy dzisiaj. Powiem Wam, że dla mnie ona jest poprawna, ale nie jest to jakiś taki, wiecie, nie wiadomo jaki, cudowny produkt wypuszczony przez Affect. Dla mnie ta gąbeczka jest minimalnie za twarda, ale już nawet pomijając jakby jej miękkość, bo jakby to ona jest okej w tej miękkości. Ja tak jak mówiłam, jestem po prostu rozpuszczona przez Boho Beauty, ale największy problem chyba mam z jej kształtem, bo ona tu po prostu jest za gruba. No jak nie chcecie używać dwóch gąbeczek, a mianowicie jednej dużej do twarzy, a drugiej małej pod oczy, no to nią tu jest ciężko, tak wiecie, być precyzyjnym. No zresztą, no nie ma co się dziwić, no zobaczcie. Ciężko po prostu być precyzyjnym, także no tutaj daję takie pół na pół, jeżeli chodzi o tę gąbeczkę. No i słuchajcie, w tym momencie to już jest koniec produktów, które dzisiaj testowałam dla Was, więc rozpoczynamy test trwałości, który już Wam mówię, która jest godzina, rozpoczniemy o 16:38. Wrócę do Was no jak najpóźniej, jak tylko będę w stanie wytrzymać w tym makijażu, także trzymajmy kciuki, żeby to wszystko dobrze przetrwało i widzimy się już za parę dobrych godzin, a z Wami za chwilkę. Jest godzina 23:30 i wracam do Was z podsumowaniem. I tak, patrząc w tym momencie na moją twarz, no to powiem Wam, że nie wyświeciłam się tak mocno, jak myślałam i moim zdaniem naprawdę ten jakby level wyświecenia jest akceptowalny, tym bardziej, że byłam ponad godzinę na rehabilitacji w maseczce, co tam się dzieje pod spodem, to wiecie, wiecie jak to jest. Także w tym momencie zamierzam zebrać sebum, a dokładnie nadmiar sebum z mojej twarzy za pomocą bibułek matujących. No i zobaczymy, co kryje się pod spodem. Nadmiar sebum ściągnięty z mojej twarzy i w tym momencie chciałabym się przyjrzeć mojej skórze z bliska. I tak, jeżeli chodzi o to, gdzie podkład się starł, to jest to czubek mojego nosa, na którym opierała mi się maseczka przez dobrą godzinę, także jakby wybaczam to w 100%. Ale jeszcze widzę, że tutaj trochę na skrzydełkach mojego nosa też podkład się starł. Tam wydziela się u mnie najwięcej sebum, także no czasami tak to niestety wygląda. Ale powiem Wam, że na reszcie skóry podkład jest naprawdę w mega dobrej kondycji i nawet po ściągnięciu nadmiaru sebum, słuchajcie, ja nadal widzę, że te pory są praktycznie niewidoczne. Także jakby on nadal robi swoją robotę, nawet po takim czasie, po takich przejściach. Jestem absolutnie zszokowana, uważam, że ten podkład jest naprawdę cacuszkiem i myślę, że jeżeli dacie mu szansę, to będziecie na pewno z niego zadowoleni. Co do tego, jak wygląda mój korektor, no to tutaj muszę powiedzieć, że krycie się nie zmniejszyło w żaden sposób, więc no tutaj jakby nie mam nic do dodania. To samo jeżeli chodzi o puder. I muszę jeszcze podsumować to, jak wyglądają cienie Lunar Spell na moich powiekach. No i niestety, z przykrością stwierdzam, że no te błyski niestety tutaj nie do końca zdały egzamin. Jako, że powchodziły mi w załamania na mojej powiece, no i wyglądają no nie do końca estetycznie. Zobaczcie, jak w tym momencie mi się pozbierały w załamaniach, jak wyglądają na takie nawet zważone, bym powiedziała,
No uważam, że tutaj mogło być lepiej. Ale co jest ważne, dosłownie parę ruchów palcem wystarczy, żeby doklepać te cienie. One są cały czas plastyczne i takie no mokre. No i słuchajcie, jakby ten efekt znika. Także jeżeli ewentualnie gdzieś tam coś wchodzi w powieki, to można to tak jakby łatwo, wiecie, rozmasować palcem, jakby tego nie ma. I te cienie cały czas wyglądają naprawdę no bardzo dobrze. No więc tutaj jakby nie chcę się też jakoś się za mocno przyczepiać. Ogólnie powiem Wam, że jestem zadowolona z tej palety i wydaje mi się, że i kolorystyka jest fajna, i tematy naprawdę dobrze pracowały, błyski tak samo, więc no szczerze mówiąc, jeżeli nie macie takiej palety o takiej kolorystyce, to myślę, że możecie spróbować w nią zainwestować. Wydaje mi się, że powinniście być zadowoleni. No i co? I tyle. W takim razie, jeżeli ten filmik przypadł Wam do gustu, to proszę zostawcie kciuka do góry albo dajcie mi suba, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!